świecie. Dziwne trochę. Linia MPK-owska. No jak jeździsz w PKS-ie, a linia MPK-owska? No tak. Pani idzie. Następne przystanek. Błogosławionej Karoliny Przedszkola. A więc tak, no pomijając pewne zaskoczenie związane z inną firmą, no bo ktoś powie, znowu MPK, no ale to pomijając, może później się do tego odniosę. Linia 40 od stycznia lekko zmieniła trasę, zamiast przez Chmaja jeździ przez Boja Żeleńskiego. Błogosławionej Karolinie Przedszkola. Czemu tak? Ano przez to, że ZTM zadecydował o tym, aby linie jadące przez przejazd kolejowy na Langiewicza, no patrzcie na to, ręce opadają, ale tutaj to norma akurat. ZTM zadecydował o tym, aby linie kursujące przez przejazd kolejowy na Langiewicza puścić przez przejazd na Hanasiewicza równoległy. A to dlatego, że ten drugi przejazd ma, to znaczy się jest rzadziej zamykany. Chodzi, z tego co pamiętam, o jakąś halę postojową Polregio, czy jakoś tak. W każdym razie taka zmiana rozkładów miała miejsce od 1 stycznia. Autosan, jak to krótki autosan, szarpie. Ale no nie powiem, da się to jakoś opanować.
35 się nie zmieniło, bo 35 nie jeździło i tak przez ten przejazd. Ale 40, 10, 23. Zresztą nie była to jedyna zmiana trasy linii numer 10. To znaczy się nie tyle nie jedyna, co nie dotyczyła wyłącznie tego miejsca. Oprócz tego dziesiątka jadąc pod Wisłocza w stronę Robotniczej, tam dalej Łukasiewicza, jedzie przez Kwiatkowskiego i przez Strażacką, zamiast jak dotychczas przez Powstańców i Sikorskiego. No i tak samo zresztą w drugą stronę. Tego szóstka jeździ przez Sanocką zamiast przez Kotuli. Co tam jeszcze za zmiany? Wyjeżdżamy szybciutko, bo już osobówka dojeżdżała w sumie nawet nie szybciutko, a jeszcze szybciej. Żeby już z powrotem właśnie na dworzec jeździły.
przypominałem, czy coś jeszcze teraz się zmieniło, no ale to już nie ten wiek i nie ta pamięć. Strażacka, naszą damę.
taki wąski.
tymczasem dojeżdżamy już do końca trasy. Nie jest dość długiej, bo rozkładowo to jest 33 minuty. Kończymy. Dzięki za oglądanie i do następnego.